Julia Winiawa nie ma lekko, naprawdę wygląda jej życie. Julia Winiawa ma wszelkie podstawy, by rok 2022 uznać za przełomowy w swoim życiu. Właśnie w jego trakcie zdecydowała się postawić wszystko na jedną kartę i zmienić kierunek swojej kariery, póki co, z powodzeniem. Młoda celebrytka nie kryła, że swój pierwszy występ na dużej imprezie muzycznej przypłaciła atakami paniki. Jak wyznała w czerwcu ubiegłego roku w rozmowie z Pomponikiem, udział w Warsaw Orangel Festival był kupiony potem i łzami. Na szczęście okazał się sukcesem, który pozwolił Julii uwierzyć we własne siły w wystarczającym stopniu, by zrozumiała, że nie jest jednak skazana na karierę influencerki i niewykwalifikowanej aktorki, której proponuje się mało ambitne role z powodu braku wykształcenia zawodowego. Jak ujawniła w podcaście cały ten zgiełk, zrozumiała, że może mierzyć wyżej. Nie lubię być wrzucana do jednego worka z ludźmi, którzy nie robią nic innego poza byciem na Instagramie. Wiadomości typu, z kim wypiłam kawę, jaką mam fryzurę albo jakie auto kupiłam, często stają się ważniejsze niż moje zawodowe osiągnięcia. Niestety, sukcesy w życiu zawodowym nie szły w minionym roku w parze z powodzeniem w życiu prywatnym. Związek z Nikodemem Rozbickim, z którym, jak się wydaje, zarówno Julia, jak i Rozbicki wiązali pewne nadzieje, nie przetrwał. Szkoda, bo wydawało się, że są dla siebie stworzeni. Julia wyznała nawet w rozmowie z Pomponikiem, że dzięki Nikodemowi po raz pierwszy w życiu poczuła pragnienie, by dzielić z kimś życie i mieszkanie. Ostatecznie skończyło się rozstaniem, jednak Winiawa zapewnia, że nadal łączy ją z Nikodemem przyjaźń i międzygalaktyczna więź. Natomiast bardziej przyziemna połączyła ją ostatnio z piłkarzem Tymoteuszem Puchaczem. Jednak wiele wskazuje na to, że jeśli zdecydują się zacieśnić znajomość, będą skazani na związek na odległość. Bowiem Puchacz podpisał właśnie kontrakt z Panathinaikosem Ateny. Julia tymczasem postanowiła sobie wszystko spokojnie przemyśleć na Bali, gdzie powitała nowy rok. To nastroiło ją refleksyjnie wobec minionego i na Instastories zamieściła podsumowanie 2022 roku, ilustrując je zdjęciem z samolotu, do którego pozuje zamyślona w słuchawkach niczym Carrie Bradshaw podczas lotu do Abu Dhabi w drugiej części filmu fabularnego Seks w Wielkim Mieście. To był naprawdę ciężki rok. Jak parę ton. Ale też piękny. To, co widzicie u mnie na Instagramie, to tylko ziarenko tego, co przeżywałam. Jestem wdzięczna za wszystko. I za hektolitry łez. Ból brzucha ze śmiechu. Za pot, stres, adrenalinę, szczęście, odwagę, spełnienie. W 2022 roku spełniłam tyle marzeń, że aż sama nie dowierzam w to, czym obdarował mnie świat. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy mnie w tym roku otaczali i sprawili, że na mojej buzi rysował się banan. Kocham was.